Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Szczoteczka od ADBL-a do czyszczenia opon. Tak jak zauważyłeś, kilka podejść. Trochę pomieszałem szczotkami. Co do szczotki, słuchaj. Zajebista. Naprawdę. Fenomenalna. Twardy, sztywny włos, sztuczny oczywiście. Przypomina bardzo Mac Off, bodajże to się chyba nazywa. Tak, i to jest chyba stworzona do z myślą o rowerach, oczyszczeniu rowerów. Bynajmniej chyba firma, która robi takie akcesoria dla rowerzystów. Teraz tak, co do szczoty, słuchaj. Ona jest trochę większa od tej, co jest moim zdaniem plusem. Jest taka idealna, jeżeli chodzi o wymiary. Zbieranie obłędna. Oczywiście porównywałem z tymi moimi ulubionymi szczotkami. Czy lepiej zbiera od tego Chińczyka? No nie. No nie. Ten skurczy byk, nie wiem co w tej szczotce jest, ale skurkowana, no na chwilę nie ma konkurenta. Czy zbiera lepiej od tej szczotki? Zdecydowanie. Tak. Ta szczotka jest tak pomiędzy. O, tak bym to ustawił. Od twojej lewej 1, 2, 3. Właśnie, tak to widzę. Teraz tak, kolejna rzecz. Jakbym miał wybrać szczotkę, która... Znaczy, jakbym miał mieć jedną szczotkę do felg, to by była właśnie ta. Która jest mega uniwersalna, z tego względu, że wchodzi w każdy zakamarek w oponie. Tutaj, wiadomo, ta jest lepsza przy większych bieżnikach, przy grubszej oponie. Ta, jeżeli chodzi o wąskie opony, czyli taką jak mam w Audi. Zobacz, jak perfekcyjnie skurkowana leży. Teraz tak, fenomenalnie. Wskoczyłem później z tą, jeszcze coś tam dziabnęła, jeżeli chodzi o tę szczotkę. Ona jest, znaczy, za sztywna. No jest sztywna, ona się z czasem wyrobi. Ale jeżeli masz na oponie mnóstwo wzorów, mnóstwo takich wcięć, perfekcyjnie. Minus tej szczotki. Kurczę, słabo się ją trzyma. A dlaczego? Trzymając ją tu, tu jest tak sztywno, że w pewnym momencie boli nadgarstek. Dojeżdżasz tu, żeby ją złapać i ta krawędź, ta tutaj, to strasznie obciera palucha. No tutaj jest mega minus. I tak się zastanawiam, bo na razie dla potrzeb filmu nic nie szlifowałem. Ja tutaj sobie te krawędzie, tu, to zaszlifuję. Żeby mieć obłe, żeby mi nie obcierało. Naprawdę w pewnym momencie zrobił mi się pęcherz. Tragedia. Tu trzymanie i dlatego... Właśnie o, w ten sposób. Zresztą wyczujesz ją sobie. Obłędnie zbiera, naprawdę. Bardzo fajnie. W każdy zakamarek. W każdy zakamareczek idealnie tą szczotą przeczyścić. Po dłuższym czyszczeniu ręka się męczy. Z tego względu, że włos jest bardzo twardy. No ta oczywiście trzyma się perfekcyjnie z boku. Tutaj ta nie ma konkurenta na chwilę obecną. Ta, jeżeli chodzi o czyszczenie, też nie jest mistrzowskie trzymanie. Też trzeba przeskoczyć z palcami tutaj, bo trzymając za samą rączkę się zajedziemy. Znaczy, widziałem gdzieś kiedyś na jakimś filmie, ktoś tą szczotką tą oponę tak sobie czyścił, tak, że tak fajnie. Nie wiem, czy to był film reklamowy, nieważne. Tak, w tę stronę jedzie po tej oponie, sobie myślę, o kurczę, no to... No nie, to przy oponie to jest no miazga, no paluchy bolą, ja dlatego zmieniam prawa, lewa. Tam trzeba nieraz użyć naprawdę siły, żeby w te rowki wejść.
szybkie ruchy, energiczne. Tak się nie da. Nie da się tak, moim zdaniem, opony wyczyścić, jakbyśmy, nie wiem, szybę wycierali, kurczę, czymś, no tak. No nie, no ja tak, ja, to musi być docisk odpowiedni. Oczywiście nie robimy tego na chama. Ale musisz czuć ten docisk taki delikatnie, czujesz, że z tej opony wybierasz ten brud. No dobrze, ale wracając do szczoty. Rewelacja, naprawdę, wykonanie, można powiedzieć, że perfekcyjne. Oprócz właśnie tutaj tego. Ta krawędź to jest dziadostwo, zabójstwo, naprawdę dla palucha. Więc ja na chwilę obecną, jeżeli nią czyszczę, trzymam tu, żeby mi było wygodnie i wtedy sobie jadę. Cena do jakości to tu jest kosmos, nie ma konkurencji, naprawdę. Śmieszny pieniądz za nią dałem, nie wiem, na Allegro tak. Ktoś napisał do mnie, sprawdź sobie dziadzia szczotka Debela, bo jest naprawdę zajebista. I miał rację, jest naprawdę zajebista i z czystym sumieniem polecam. Jak chcesz mieć tylko jedną szczotkę, która zastąpi ci wszystkie szczotki, to będzie ta mega uniwersalna. I jeszcze jedna rzecz. Trudne, dostępne miejsca w tapicerce samochodowej, czyli podłoga. Tak, przez to, że mamy tu stożek, idealnie też możesz wyczesywać nawet, jeżeli chodzi o odkurzanie, tą szczotą. Przez to, że jest mega sztywna. Także zastosowań naprawdę może mieć wiele. Przy oponach miazga jedyne co, tak jak się powtórzę, tutaj ten element mnie boli. Ale właśnie kończę film, biorę nożyk, ścinam tutaj i mam wywalone. I jadę nią aż miło. W tym momencie czyszczę trzema, tak, tymi. Ta wchodzi na pierwszy raz, tą powtarzam rowki, a ta służy mi, słuchaj, jak przygotowuję, powiedzmy, oponę do dressingu, jak już umyję całe auto, wiadomo, piana, szampon, zawsze coś na tę oponę wleci. I ta mi służy teraz po to, żeby na końcu jeszcze przed dressingiem delikatnie sobie tylko wymyć to, co zostało mi po myciu. Czy ta też jest oczywiście fantastyczna, ja jej nie skreślam, ona też jest fajna, fajnie, miękko się prowadzi, ale tak jak mówię, raz, dwa i ta jest dopiero na trzecim, więc naprawdę rewelacyjna szczota. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! I nie odrywałem tego? Tak sobie wisi.